Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, a jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można taki znak obliczyć, macie pod tym filmikiem. Czasami znak ascendentalny jest ważniejszy od znaku głównego słonecznego, więc jak odsłuchacie sobie jeden i drugi filmik ze swoimi znakami, może wtedy połączycie to w całość i dobierzecie jakieś informacje, które rozwiążą jakieś niejasne sytuacje. Teraz przechodzimy do czytania. Karty, jak już wiecie, mam potasowane. Teraz tylko je przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych baranków w marcu będzie się działo. Z jaką energią, kochani, rozpoczynacie miesiąc? Cesarzowa, bardzo ładnie. Będziecie piękne, atrakcyjne, ale na opiekuńcze. Co pomaga bądź przeszkadza? Pięć denarów. Ojej. Za dużo kasy będziecie wydawać, kochane cesarzowe. Wasze działania, jakie kroki będziecie podejmować? Co będziecie załatwiać? Umiarkowanie. Co odchodzi do przeszłości? Cztery buławy. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować? Nad czym rozmyślać? Siedem buław. Troszkę przesuniemy. Ok, najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Papież. No, kochani, czyżby się jakiś ślub tutaj szykował? A zaraz zobaczymy. Czynniki wewnętrzne. No, król kielichów. Bardzo ładnie. Otoczenie, rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy, pracodawcy. Śmierć. Czyli otoczenie będzie się transformować, zmieniać, dopasowywać do Was. Inaczej Was postrzegać, może traktować. Wasze obawy bądź nadzieje. Pięć kielichów. I koniec miesiąca. Dwa kielichy. Pięknie. Pięknie, moi kochani. W tle czytania mamy króla buław. Może to Wasza energia albo partnera, bo to też trygon ognia, baran, lew bądź strzelec. No dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Jesteście w energii cesarzowej. A najbliższa przyszłość to papież. No, no, no. I matka, i ojciec. Kochani, na pewno będziecie w energii obfitości. Cesarzowa jest to, no, płodność wszelaka, tak? Co niektóre panie spod znaku barana są w stanie błogosławionym, czyli mogą być w ciąży, bądź już są. Z kolei inne panie będą się czuły niezwykle atrakcyjne, piękne, kobiece, zmysłowe, będą lub są doskonałymi matkami, troszeczkę może nadopiekuńczymi, ale no, ten seksapil i ta kobieca właśnie, ten wdzięk i urok będą w tym miesiącu niezwykle mocno od Was emanowały. Co jeszcze nam mówi cesarzowa? No cesarzowa to jest wszelaka obfitość, tak jak powiedziałam, tak? Ale jest to też wrażliwość. Kobieca władza,
przepych, wygoda, wysokie stanowisko, no, władza, tak? Więc no, może być tak, kochane barany, że w tym miesiącu, zwłaszcza panie, będą tutaj no, przejmowały taką kontrolę, władzę i szefostwo, tak? Nad wszystkimi sprawami, ogólnie nad domem, nad sprawami rodzinnymi. Co dalej? Karta, która pomaga bądź przeszkadza. I mamy 5 denarów. I teraz troszeczkę nie rozumiem, dlaczego przy tej całej obfitości, jaką emanuje cesarzowa, tym dostatku, tym przepychu, właśnie tym takim wygodnym i strojom, i meblom, i całemu otoczeniu pięknym, którym cesarzowa lubi się otaczać, lubi przebywać, jest ta karta braku. Niedostatku, karta biedy. Takie mam tutaj przeczucie, że może niektóre panie faktycznie no, spodziewają się dziecka te sprawy finansowe są tutaj przeszkodą, tak? Obawiacie się, co to będzie dalej, ponieważ no niestety z tymi pieniędzmi różnie bywa, tak? Więc no, to może być taka właśnie tutaj problematyczna sprawa. No dobrze. Wasze zamiary w tym miesiącu. Karta umiarkowania. No, będziecie chcieli, żeby większych zmian w waszym życiu nie było, żeby wszystko było w sam raz. Zachowacie taką równowagę życiową, wyciszycie się, uspokoicie. Co jeszcze? Karta umiarkowania. Jest to też karta, która mówi, że cel, który chcecie osiągnąć, troszeczkę się spowolni, tak? Że coś jeszcze musi, że tak powiem, no, poczekać z realizacją. To jest takie troszeczkę opóźnienie, ale ogólnie jest to karta tolerancji, spokoju, właśnie takiej cierpliwości, samokontroli, panowania nad wszystkim, nad całą sytuacją w życiu, nad różnymi sprawami, tak? Więc no taka karta równowagi po prostu, tak? Zachowania balansu. Co odchodzi do przyszłości? I teraz tak, właśnie co niektóre barany, wydaje mi się, że są po ślubie. Był ten ślub w przeszłości, tak? Były te zaślubiny, jest to no, takie budowanie domu, budowanie rodziny. I tak jak mi się wydaje, że niektóre panie spod znaku baranu mogą być w błogosławionym stanie, albo mogą być tak, że to dopiero zaręczyny, jakaś uroczystość rodzinna, gdzie no, były oświadczyny, przyjęliście je, tak? I teraz tutaj, dlaczego mówię o tych oświadczynach i o tym ślubie, ponieważ w najbliższej przyszłości macie tutaj kartę kapłana. No, karta kapłana mówi o takim dobrym doradcy, o osobie naprawdę bardzo szanowanej, bardzo takiej moralnej, uduchowionej. No, jednym słowem jest to ksiądz, kapłan, jakiś doradca duchowy, tak? No i karta małżeństwa, karta ślubu, karta umowy takiej zawartej pomiędzy dwojgiem ludzi, tak? Co jeszcze? Może to być jak ktoś spod znaku byka, może to być jakiś wasz mentor, nauczyciel, dobry doradca, osoba bardzo mądra, bardzo uduchowiona, bardzo spokojna, osoba, która szczerze z wami porozmawia i spowoduje, żebyście na spokojnie przemyśleli wszystko, tak? Ona troszeczkę was tak jakby złapała za rękę w tym pędzie życia i powiedziała: zwolnij, wycisz się, zastanów, przemyśl to, pomedytuj, zastanów się, tak? Na spokojnie. No też może być taka sytuacja, tak? Ale to jest też tradycja rodzinna, więc to może właśnie jakieś tutaj, no mówię, coś związane bardzo mi tutaj pasuje na ślub, tak? Mamy tą parę tutaj i bardzo mi to wygląda na małżeństwo, tym bardziej, że były tutaj jakieś już zapowiedzi, tak? Jakaś uroczystość, jakaś radość, jakieś szczęście, coś tutaj się wydarzyło, bo cztery buławy z kolei to jest właśnie rodzina, tak? Zakładanie rodziny,
budowanie czegoś pozytywnego, tak? No i radość, szczęście, świętowanie, uroczystość jakaś. Co macie w głowie? W głowie macie 7 buław. Myślicie, żeby pokonać jakieś trudności, tak? Żeby mieć być może silną pozycję w związku, silną pozycję w całej tej sytuacji, która zaistniała. To są jakieś przekonania też, tak? Ale i stawianie barier, no i pokonywanie trudności, pokonywanie osób bądź sytuacji, które nas atakują, tak? To wy jesteście już tutaj na pozycji wygranej, na pozycji zwycięskiej i no nie pozwolicie się tutaj zrzucić z tego piedestału, tak? Nie pozwolicie tutaj wtargnąć wrogowi, więc żadna tutaj, myślę, ta czarna chmura w postaci tego 5 denarów tej karty, takiego braku, biedy, samotności, choroby, no jakiegoś takiego niedostatku. Myślę, że to jest tylko takie coś, co będzie chciało tutaj zburzyć jakąś równowagę w tym waszym życiu, ale wy sobie dacie radę, bo zaspokoicie tutaj wszystkie swoje potrzeby, ponieważ cierpliwie będziecie podchodzić do całej tej sytuacji, no i w głowie już obraliście strategię, jak z tego wybrnąć, jak się przed tym nieszczęściem jakoś wybronić, tak? Być może udacie się do jakiegoś doradcy, może porozmawiacie, nie wiem, z ojcem, z jakąś osobą właśnie uduchowioną, która dobrze Wam tutaj doradzi, ale mówię, niewykluczony jest tutaj ślub. Jak najbardziej założenie rodziny, ślub, nawet mówię ciąża. Niektóre panie na pewno spod znaku barana, chociażby nawet tylko jedna, są w błogosławionym stanie. I teraz tak, wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze odczucia, tak? To, co po prostu wy czujecie sami w sobie, nie to, co was zmusiły energie zewnętrzne do działania w danym miesiącu, tak? Tak jak w przypadku cesarzowej, no to jest taka energia narzucona, która spowoduje, że będziecie się zachowywać tak, a nie inaczej. Tylko właśnie to, co jest wewnątrz was, więc no... Król Kielichów, bardzo spokojna, przyjacielska energia, tak? To jest osoba po prostu bardzo taka wrażliwa na piękno, bardzo dobra, przyjacielska, zawsze nam pomoże, udzieli dobrej rady. Jak będziemy mieli jakiś kłopot, na pewno nam nie odmówi wszelakiej pomocy, tak? Zawsze możemy na nią liczyć, możemy dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Ale jest to osoba też wrażliwa, tak? I taka spokojna właśnie, uduchowiona, tolerancyjna, więc taką będziecie tutaj energią wewnętrzną emanować, kochane barany, w tym miesiącu. Będziecie zupełnie wyciszeni, tacy spokojni, kochliwi, że tak powiem, w romantycznym takim nastroju i nic nie powinno właśnie zaburzyć tutaj tej waszej równowagi. Także, że pełen, ogólnie myślę, że no gdyby nie ta karta 5 denarów i tych 5 kielichów, których się obawiacie, to macie bardzo ładne czytanie, bardzo takie zrównoważone, dużo emocji, dużo uczuć, ale tej równowagi takiej, tak? Co na to wasze otoczenie? Otoczenie musi przejść transformację, jakieś zmiany muszą się w otoczeniu wydarzyć, albo w waszym życiu zaszły jakieś zmiany, do których otoczenie musi się dopasować, tak? I jednocześnie też musi po prostu przejść przez te zmiany. No, jak to powiedzieć innymi słowami? Przeobrazić się, tak? Przepoczwarzyć jakoś. Dopasować po prostu do zaistniałej sytuacji. No, karta śmierci to jest jakiś koniec i coś się zaczyna od nowa. Koniec i początek, tak? Coś się skończyło. Coś się skończyło trudnego. Niełatwego, może przez jakiś ból, przez cierpienie, tak? Ale teraz tylko idzie nowe, lepsze. Jest zmiana w nas totalna i to słońce, które tutaj widać, po prostu będzie oświetlać teraz Wam drogę, tak? Więc wszystkie złe sprawy, złe jakieś postrzeganie świata, jakieś dawne idee, jakieś przekonania, wszystko to, co po prostu Was męczyło jakoś w jakiś sposób. Wszystko teraz to ulegnie zniszczeniu, uwolnieniu. Przyjdzie teraz obfitość i na to wasze otoczenie musi się po prostu przygotować, tak?
i też przejść tą transformację. Więc teraz być może, jeżeli Wam otoczenie w jakiś sposób dokuczało, bądź nie, no to będzie musiało się tutaj dopasować do Waszej sytuacji, zaakceptować ją w jakiś sposób, tak? Wasze obawy bądź nadzieje. 5 kielichów. No Wy tutaj cały czas wracacie do jakichś trudnych spraw, które się wydarzyły w przeszłości, tak mi się wydaje. Obawiacie się jakiejś straty, albo rozpaczacie nad jakąś stratą. Może też tak być, kochani, że może była jakaś strata ciąży, tak? No nie chcę tutaj tak źle mówić, bo to nie powinno się, ale no też może być taka sytuacja, dlatego wy boicie się, żeby może ciąża będzie zagrożona, tak? Albo no jakaś sytuacja tutaj właśnie, te 5 denarów, karta ubóstwa, karta choroby, karta straty, może tak tutaj to sygnalizować, tak, że może będzie ciąża, ale będzie zagrożona, tak, bo no karta 5 denarów to jest też karta choroby, może mogą być jakieś komplikacje i wy może dlatego będziecie się bały, że może będzie utrata tego, tak, a jeżeli nie chodzi o ciążę, no to może o jakieś pieniądze, tak, no bo wy czujecie się tutaj tak komfortowo, tak majętnie, tak dostatnio, więc po prostu karta 5 denarów z cesarzową to jest tak jak dzień i noc, to jest totalne zaprzeczenie jednego z drugim. Totalne zaprzeczenie, bo wy się czujecie bogato, dostatnio, pięknie, na wysokim stanowisku, naprawdę na pozycji wysokiej społecznej jesteście szanowane, traktowane naprawdę z szacunkiem, z podziwem, a przeszkadza wam karta 5 denarów. Jak cesarzowa może nie mieć pieniędzy? No wytłumaczcie mi to, kochane barany. Jak cesarzowa może nie mieć pieniędzy? No to jest po prostu zaprzeczenie jednego drugim, no. Więc jeżeli tutaj chodzi o pieniądze, no to być może za dużo wydałyście w tym miesiącu i tutaj, czy mandat jakiś będzie, no nie wiem, czy jakiś komornik się odezwie, czy jakieś rachunki do spłacenia, coś tutaj może być, co Wam będzie przeszkadzać, ale raczej mówię, wygląda mi tu na jakieś zaręczyny, jakiś ślub i raczej na planowanie dziecka i Wy po prostu się obawiacie tutaj, czy wszystko będzie dobrze, tak? No te 5 kielichów ja zaraz sobie tutaj wyjaśnię, ale no 5 kielichów to jest jakiś ból, smutek, rozpacz, tak? Albo niedostrzegana pomoc też może być. Niedostrzegana pomoc tutaj tego kapłana. Kończy się pięknie, bo kończy się 2 kielichami. Jednym słowem, będziecie zakochani, będziecie kochać, będziecie kochani. Będzie to szczęście, tak jakbyście mieli partnera na dobre i na złe. Tą bratnią duszę przysłowiową, tak? 2 kielichy to jest po prostu partnerstwo, zakochanie, porozumienie, tak? Flirt, romans, związek, tak? No 2 kielichy to jest piękna karta partnerstwa, 2 osoby, tak? 2 osoby, które się kochają, które się odnalazły. Jednym słowem miłość, więc nawet po tych tutaj mówię 2 piątkach wszystko dobrze się ułoży. Tylko jeszcze dopytamy, tak? A najpierw jeszcze zobaczymy kartę tła. Macie króla buław. Król buław. Wasza energia. Ognista, tak? Baran, lew bądź strzelec. Karta romansu, karta flirtu. Być może to jest wasz partner, też ktoś po 45 roku życia, też z waszego trygonu. Jakieś działanie, tak? Działanie, ale ogólnie to jest działanie, to jest impuls, to jest ruszenie ze sprawami do przodu, tak? Nie siedzimy, tylko działamy, jesteśmy aktywnymi osobami. Dobrze, kochani, zobaczymy teraz, co karty chcą dopowiedzieć. Najpierw sobie dopowiem te 5 denarów, bo mnie to jest takie totalne zaprzeczenie jednego z drugim. No jak cesarzowa może być bankrutem? No ja sobie tego nie wyobrażam, kochani. Cesarzowa bankrutem albo po prostu z brakiem pieniędzy. Księżyc. Moi kochani, jakaś niewyjaśniona sytuacja jest albo ciąża. Tak jak powiedziałam, to jest 2 karta mówiąca o ciąży, tak? Księżyc i cesarzowa, więc no. Nie do wszystkich moich kochanych baranków, które mnie słuchają, ale do tych, które planują dzidziusia lub są w ciąży, boicie się tutaj o ciążę, tak? Czyli ta 5 denarów może dotyczyć właśnie ciąży, że jest jakiś strach tutaj o może jakieś komplikacje, tak? Czy
4 buławy. Dwa denary, tak? Czyli no jakaś para, jakaś decyzja, podjęta decyzja, no może zaręczyny, tak? Podjęliście w przeszłości jakąś decyzję. I dwójka, czyli no, żeby być z kimś, tak? 7 buław. 7 kielichów. No tak, kochani, jest dużo możliwości. Trochę bujanie w obłokach. No ale silna pozycja, tak? Czyli coś tutaj no, uda Wam się obronić. Wybierzecie po prostu dobry kielich, tak? Wybierzecie dobry kielich. Nie będzie żadnej straty. Dobrze, zobaczymy teraz tego papieża. Papież. Siła. Strategia. Odpowiednie podejście, tak? Siła woli. Wola właśnie, siła woli, wiara, tak? Siła. Czyli może, moi kochani, módlcie się, tak? Medytujcie, proście, bo w wierze jest siła, tak? Kochani, jeżeli macie tutaj jakieś problemy zdrowotne, coś tutaj jest nie tak, właśnie jakieś zagrożenia, rada jest, żeby się pomodlić, medytować, skupić się, tak? Prosić. Proście, a będzie Wam dane, tak? Bo w wierze, w modlitwie jest siła. Pamiętajcie o tym. Śmierć. Król denarów, czyli no, ktoś z Waszego otoczenia, jakiś mężczyzna z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec, 45 lat wzwyż, tak? Czyli to otoczenie będzie musiało się tutaj dopasować do Was. Być może jest to Wasz mąż albo partner, tak? No bo zmienia się tutaj całe Wasze życie. Jeżeli faktycznie jesteście w ciąży, jesteście po ślubie, tak? No to Wasz partner musi się przygotować na to, że będzie nowy członek rodziny, będzie ojcem, to już się jego życie zmienia. Pojawia się dziedziuś w domu, tak? Czyli już się też całe życie zmienia, tak? Musi się dopasować, ale to jest właśnie pozytywne, że zostanie ojcem, ma potomka, ma szczęście, ma dziedziusia, tak? 5 kielichów. Co to jest to 5 kielichów? Karta maga. Karta maga. No magik to jest po prostu magik. Do tej 5 kielichów. Poczekajcie, niech ja pomyślę. No jakiś nowy etap to może być, początek, tak? Ale sami tutaj sobie coś stworzyliśmy, tak? Bo magik to może być też jakiś, nie wiem, no, nie to, że czarodziej, ale tak teraz myślę o tych lekarzach różnych, nie? Uzdrowiciel jakiś, taka mi tutaj myśl przyszła, nie wiem czemu. No jest to na pewno osoba o silnej woli, tak? Lubiąca eksperymenty, o szerokiej wiedzy na pewno, osoba, która ma po prostu niezwykły talent i umiejętności i narzędzia do tego, żeby z niczego zrobić coś, tak? Osoba łaknąca wiedzy, więc może to być jakiś tutaj osobnik, jakiś czarodziej, który może, no, nie wiem, jakiś lekarz, który bawi się magią, w cudzysłowie oczywiście, nie wiem, jakieś in vitro, jakieś sztuki, takie medycyna niekonwencjonalna, coś takiego. Ewentualnie jeszcze dopytam, jakiś czaruś, kurczę, bajerant, manipulant, boicie się może manipulacji jakiejś? Rycerz kielichów. Dobra wiadomość, tak? Dobra wiadomość, nowe uczucie, nowa miłość. Kreatywność.
ale bardziej bym to stawiała na dobre wiadomości jakieś, tak? Czy wy się obawiacie tutaj, czy będzie strata, czy będą dobre wiadomości. No. Jeszcze ostatnią kartę tutaj dobiorę. Dwie buławy. Tak, będzie jakaś decyzja i wy się obawiacie, czy to będzie dobra decyzja, czy będzie zła, tak? Kochani, więcej już nie będę dobierać. Wszystko myślę, że już jest jasne. No wiadomo, że każdy z was ma inne życie. Musicie sobie karty dopasować tutaj do swojej sytuacji życiowej. Zobaczymy jeszcze afirmacje. No, sami przyznacie, wyszły dwie karty matki, osoby ciężarnej, ciąży, tak? Cesarzowa i karta księżyca, więc no ewidentnie być może tylko do jednej osoby trafiło to czytanie, być może ta osoba tylko miała to usłyszeć, tak? Może jest jakieś zagrożenie, może jest jakieś niebezpieczeństwo i dlatego wy się obawiacie, ale kochani, wszystko dobrze się skończy, nie martwcie się. Wszystko się dobrze skończy. Proszę o afirmację dla zodiakalnych baranków. Taką dobrą afirmację. Mam. Kochani, zobaczcie jaka ładna. W moim świecie wszystko gra. Wszystko toczy się w najlepszym dla mnie kierunku. Z obecnej sytuacji może wyniknąć jedynie dobro. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Kochani, i tego się trzymajcie. I życzę wam z całego serca takiego optymizmu, wiary w siebie i tego bezpieczeństwa. Tym akcentem, moi kochani, kończymy. Życzę wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie wasze sprawy pięknie się poukładały. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Wszystko pięknie się kończy. Macie wsparcie w rodzinie, macie wsparcie wśród przyjaciół. Jest dużo miłości. Pamiętajcie, żeby się w tym miesiącu nie denerwować, zachować równowagę emocjonalną, zachować spokój, tak? Bo kielichy tutaj w tym umiarkowaniu to są emocje, czyli żebyście nie byli rozhisteryzowani, żebyście nie byli przewrażliwieni, tylko spokój, spokój, wyciszenie, jeszcze raz spokój i jak potrzeba to modlitwa, tak? Wyciszenie, medytacja i wtedy będziecie jeszcze bardziej silniejsi i wtedy wszystkie sprawy pięknie się u was poukładają. Życzę wspaniałego marca. Widzimy się w kwietniu. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Teraz już jesteście częścią mojego kanału, więc tak jakby częścią, kurczę, no mnie, tak? Więc cieszę się, że jesteście. Bardzo wam za to dziękuję, moi kochani. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.